Hej, jesteście gotowi? Na co mamy być gotowi? Słyszałem, że świnki chcą ukraść nasze jajka. Musimy temu zapobiec, dlatego zniszczymy ich zamek. Za mną! Ja jeszcze nie jestem gotowy. Ja bym wolał jeszcze troszkę poćwiczyć. Co myślisz, Chuck? Ja też tak myślę. Chodźmy lepiej troszkę jeszcze poćwiczymy. No gdzie oni są? Nigdy na nich nie mogę liczyć. I raz. Słuchaj, Chuck. Niedaleko stąd jest taki fajny domek. Moglibyśmy na nim poćwiczyć trochę. Och, tylko żeby to nie było tak jak ostatnim razem. Tam mieszkała świnka Peppa. Nie była z tego zadowolona. Nie, wydaje mi się, że tam nikt nie mieszka. Chodźmy po prostu. I raz. Och, jesteśmy. To właśnie ten domek. Okej, Red, jak ci nie przeszkadza, to ja zacznę. Możesz zaczynać. Nie było to nawet wcale takie złe. Ale ja ci pokażę, jak to się robi. I masz. O, Red, ty jesteś coraz lepszy. Trening czyni mistrza. Szefie, to ty tak hałasujesz? Słucham. Ja tutaj sobie po cichutku pracuję. No to ktoś uderza w naszą bramę. Nie słyszałeś tego? Nie, nic nie słyszałem. Może ci ktoś w głowę uderza. Ale śmieszne. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Okej, Red, pokaż, co potrafisz. Ej, co wy robicie? Ej, Red... Mówiłeś, że tutaj nikogo nie ma. Szefie, pozwól na chwilę. Spójrz. Wiesz, o co tutaj chodzi? Co to w ogóle jest? Nie wiem. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Przepraszam bardzo, kim wy jesteście? My jesteśmy wściekłe ptaki. To wy uderzacie w naszą bramę? No tak, ćwiczymy sobie. Ćwiczycie uderzając w naszą bramę? Co to ma w ogóle być? Okej, Red, na trzy, uciekamy! Raz, dwa, trzy! Ej, poczekaj na mnie! Ej, Sam, o co tu chodzi? Co to było? Nie wiem za bardzo, szefie, ale zostawili tu tą katapultę! O, super! Może do czegoś nam się przyda.